smakgujaw.pl. Dorada po polsku. Przygotuję dzisiaj iście królewski obiad. Będzie to dorada. A dorada, jak no w większości pewnie wiemy, nazywana jest królową doradą. A to dzięki temu, że ma taki tutaj złoty pasek między oczami, który no podobny jest do kształtu korony. Mięso dorady charakteryzuje się tym, że ma białe, bardzo delikatne mięso i łatwo odchodzi od kości. A zatem tę wspaniałą rybkę podamy z frytkami z selera i do tych frytek wykorzystamy również przyprawę do ziemniaków. Jest to przyprawa produkowana przez Cykorię S.A., a zatem zakład, który mieści się na terenie Kujaw. Rybkę oczywiście podamy na sałacie. Jak widzicie, mamy tutaj sporo różnych zielonych, przepięknych przypraw, ziół. A zatem wykorzystamy również pietruszkę i koperek. Tym nafaszerujemy rybkę łącznie z cytrynką i czosnkiem. Zużyjemy tutaj kilka ząbków czosnku, mniej więcej 2-3 na rybę. Naszą smaczną rybkę podamy również z fasolką. Mamy tu żółtą fasolkę szparagową. I oczywiście podamy ją z bułeczką i z masełkiem. Proponuję także kieliszek białego wina do rybki. Mamy tutaj chardonnay. Oczywiście rybę podsmażymy. Najpierw podsmażymy, potem będziemy piekli na oleju kujawskim. Promujemy przecież Kujawy. No i oczywiście będzie potrzebna sól. Mamy również sól kujawską oraz czarny pieprz. Oczywiście preferujemy zawsze świeżo mielony, gruboziarnisty. Przygotowanie dania zaczynam od rybki, ponieważ ryba powinna przejść przyprawami. No minimum pół godzinki w tych przyprawach poleżeć. Mam tutaj już rybkę oskrobaną, wypatroszoną, pozbawioną płetw bocznych, górnych. Skrobanie ryby trwa bardzo króciutko, ponieważ ona ma niewiele łusek. A zatem tak przygotowaną rybkę najpierw w środku osolę, wkładam natkę pietruszki, nie siekam jej wcześniej, tylko całe gałązki tutaj upycham i teraz odrobinę zielonego, pachnącego koperku. I tak mniej więcej, no w zależności jak lubimy, ale ja na taką rybkę pół plasterka cytryny i czosnek wkładam, no takie 4 kawałeczki, ale to też w zależności czy lubicie rybę mocno czosnkową czy nie. I tutaj tak staram się, żeby to wszystko upchnąć do środka i rybkę zamknąć. Z wierzchu również dosyć solidnie naszą rybę solę. Teraz naszą rybkę opruszę świeżo zmielonym pieprzem. Niektórzy robią nacięcia na rybie, ale ja uważam, że takiej potrzeby nie ma. Tylko trzeba odrobinę naszą sól i pieprz wetrzeć i skropię sokiem z cytryny. I to samo robię po drugiej stronie, a zatem przekładam rybę, solę i znowu solidna porcja pieprzu. Wcieramy i skrapiamy sokiem z cytryny. Przekładam do naczynia i odstawiam w chłodne miejsce na minimum pół godziny. Rybka się marynuje, a ja w międzyczasie ugotuję fasolkę. Mam już tutaj wrzącą wodę, ona jest oczywiście osolona i wrzucam fasolkę. Będę gotowała ją do miękkości, czyli około 25 minut. Będę obsmażać rybkę, przygotuję sobie frytki selerowe. Oczywiście obieram seler i pokroiłam już w takie plastry mniej więcej centymetrowe. I krążki selera kroję na takie mniej więcej o paseczki. Seler mam już pokrojony. Tak on tutaj występuje w formie frytek, ale oczywiście można zrobić go w formie takich cząstek, podobnie jak ziemniaczki. Dodaję teraz
przyprawę do ziemniaków. Przypomnę, że produkowana jest przez Cykorię S.A., czyli pochodzi z regionu kujawskiego. Wszystko wymieszam i dodam jeszcze odrobinę oleju. O, tyle myślę, że będzie akurat. Przemieszam. Ja polecam oczywiście te frytki selerowe do tego dzisiejszego dania, ale można selera podawać też w formie krążków. Przepis na sandacza, na kręgu selerowym znajdziecie również na naszym kanale. No ale wtedy muszą być filety. A tutaj mamy całą rybkę, więc frytki będą świetnie pasowały. W ogóle serel naprawdę rewelacyjnie pasuje do ryby. Odstawię teraz te frytki, żeby przeszły aromatem ziół na około 10-15 minut. Fasolka nam się gotuje, a ja przystępuję do wstępnego podsmażenia rybki. Wlewam olej, tak żeby przykryło dno patelni. Oczywiście patelnię mamy rozgrzaną. Wrzucam kawałeczek masła. Poczekam, jak masełko się roztopi i będę podsmażała rybę tak po około 2 minuty z każdej strony. Masło mamy roztopione, a zatem wkładam rybkę. Ja nie smażę ryby na samym maśle, ponieważ mamy tutaj dosyć wysoką temperaturę, więc masło przy wysokich temperaturach by się po prostu paliło, a tego oczywiście nie chcemy. Oczywiście jeśli ktoś nie chce, to masła nie musi dodawać, ale ja zaręczam, że lepiej smakuje. Tak jak powiedziałam, 2 minutki z jednej strony i przekładamy na stronę drugą. Rybkę mam już podsmażoną z obu stron, a zatem wyłączam gaz i przełożę na talerz, żeby rybka odpoczęła. Ja nie powiedziałam tego wcześniej, ale podsmażam ją dlatego, między innymi, żeby ona została takiego ładnego koloru. Rybkę usmażoną przełożyłam do naczynia żaroodpornego. Teraz jeszcze po 2 kawałeczki masła na rybkę. O. I jeszcze wrzucimy czosneczek, a tutaj możemy tak na masełko i będę zapiekała rybkę od, no tak mniej więcej od 15 do 20 minut w temperaturze 180 stopni. Górna i dolna grzałka jest włączona. Do nagrzanego piekarnika wkładamy nasze rybki i po 15 minutach, jeśli nie jesteśmy pewni, że jest upieczona po 15 minutach, sprawdzamy, czyli wkładamy patyk od szaszłyka i jeśli swobodnie wychodzi, znaczy, że ryba jest gotowa. Na rozgrzany tłuszcz wykorzystujemy ten tłuszcz, w którym smażyliśmy naszą rybkę, bo będziemy przecież nasze frytki podawać z rybą. Jeśli planujemy frytki podawać z jakimś innym, na przykład mięsem, no to wtedy oczywiście używamy takiego tłuszczu. Frytki smażymy tak około 15 minut. One powinny uzyskać właśnie taki złotawo-brązowawy kolor. No w międzyczasie przekładamy i obsmażamy w zasadzie ze wszystkich stron. Wszystkie składniki naszego dania mam już gotowe. W międzyczasie przygotowałam tartą bułeczkę z masełkiem do przyprawienia fasolki szparagowej. Frytki też już są gotowe, a zatem wyłączam gaz. Oczywiście frytki odsączę z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku i podaję obiad na stół. Nasze królewskie danie mamy już gotowe. Pyszna dorada w towarzystwie frytek selerowych z dodatkiem fasolki szparagowej, podana w asyście białego, wytrawnego wina. Smakuje naprawdę rewelacyjnie. Jeszcze tylko listeczek świeżej bazylii i nasze danie pyszne, rewelacyjnie pachnące jest już gotowe do jedzenia, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.